Marta jak zwyczajny pies robi paf i rzecz przedziwna dzieje się, gdy literkową zupę je. W drodze gdzieś do brzuszka Marty grupa liter zagubiona trafia do jej głowy i Marta nabija jak szalona, mówi wciąż. Jak się żuje, co? Marta coś mówi wciąż. Co tam piszą? Co dziś na obiad? Mówi wciąż. Cześć Julka i spółka. Ja nie jestem Julka. Może mylić się, lecz i tak mówić chcę. No cześć. Wyrazy zna, ma głos jak dzwon. Wszystko ci opowie, poproś tylko ją. Czasem może zrobi gdzieś błąd, ale Marta się tym nie przejmuje. Skąd ten pies ma głos? Próba, raz taki los. Marta mówi. Gada, coś wyjaśnia, coś wylicza, coś wygłasza, coś prawi, coś tłumaczy, coś bzdurzy, coś nabija, coś już czasem ma już dość. Marta, uwierzcie mi, mówi wciąż. Skic na lodzie. Finałowego meczu Mistrzostw Świata w hokeju. Niech żyją nasi! Kanada górą! Kanada? Czemu jesteś za Kanadą? Bo ma naprawdę ładne stroje. I ten czerwony liść. Do boju, Kanadyjczycy, do boju! Pokażcie, kto tu rządzi! Ojejku, chyba przestraszyłam waszego psa. Skic nie boi się okrzyków. Boi się hokejowego krążka. No coś ty, można bać się czegoś takiego? To dosyć długa historia, ale... Kiedy Skic był jeszcze szczeniakiem, zdarzyła się szczególnie sroga zima. O, fajnie, czas wstawać! Zaczyna się najlepszy dzień w życiu! Ach, mówisz tak codziennie rano. Będzie super, chodźmy! Nie cierpię wstawać tak rano. Co? Dlaczego? No tak, pod kołdrą jest cieplutko. Zaraz zobaczysz, na dworze jest lodowato. Ale czasem trzeba wstać. Dobra, wstaję już. Raz, dwa, trzy. Zimno, zimno, zimno. Marta, spójrz. Co? Co, powiedzieli coś w radiu? U ciebie? Wyniki wyborów, drożeje ropa naftowa. Ble, ble, ble. Coś ważnego powiedzcie! Przecież muszą odwołać. Drogi są nieprzejezdne. Moja mama ma dzisiaj wolne. A co tu robisz? Lubię tu być. Zaraz oddzwonię, to Alicja. Cześć, no i co? Ani słowa. Kurs akcji, nieruchomości, nic ważnego. Dobra, zadzwoń jak coś znajdziesz. Na pewno! Ta niepewność zabija mnie! Decyzja zapadła. Wszystkie szkoły w Wagstaff City zostały... Juhu! Super! Hurra! Truman, nie cieszysz się? Cieszę się, ale to nie powód, by podejmować ryzyko. Ryzyko? To jakaś nowa zabawa? Nie, ryzyko oznacza, że robisz coś bardzo niebezpiecznego. No wiesz, śnieg cię nie ugryzie. O, nie, ale na oblodzonych schodach można się pośliznąć. Coś o tym wiem. Spójrzcie, wyjście z domu to czasem zbyt wielkie ryzyko. O! Czego się boisz, piesku? To tylko śnieg. Hej, chodź. Jest zimno, ale fajnie. Śnieg topi się na języku. Nie będzie ryzykować i woli zostać. Muszę zapytać wprost. Nie możemy pójść na sanki, śnieżkami się rzucać, nic nie możemy zrobić, bo twój pies boi się śniegu? Co? Mam go zostawić w domu? Właściwie to ja chętnie z nim zostanę, bo ręce bardzo mi marzną. Dlatego, że nimi nie ruszasz. Zrób tak. Muszą odtajać trochę. Odtajać? Tak, no wiesz, rozgrzać się, żeby odmarzły. Spróbuj. Skic nigdy w życiu nie wyjdzie z domu, dopóki leży śnieg. Hej, wiem już, pan Piszczuś. Skic nie może bez niego żyć.
co ja mam. Uuu, to twój pan Piszczuś. Teraz będzie mój. Niam, niam, niam. Uuu, oddaj mi Piszczusia. No warcz. Nie, to mój pan Piszczuś. Nie. Mam zajęcie, odmarzam. Chyba działa. No dalej. Oddaj! Oddaj! I co, nie fajnie? Kończycie tarzać się w śniegu jak dzieci, moglibyśmy rozegrać meczyk. Niech będzie. Zagramy tutaj. To jedna bramka, a naprzeciwko jest druga. I pamiętać, krążek spada tam, trudno, zostaje. Nie wolno tam wchodzić. Nie musisz tego powtarzać. Dobrze wiemy, że tam nie wolno wchodzić. To nie jest solidny lód. Solidny to znaczy mocny, tak? Zgadza się. Na tyle mocny, żeby cię utrzymać. A tam lód nie jest mocny. Pewnie z powodu prądu. Woda płynie, więc nie może porządnie zamarznąć i lód jest słaby. To co? Wszystko jasne? Nikomu nie wolno tam wchodzić. Za duże ryzyko. A ty komu kibicujesz? No coś ty, nikomu, tylko się rozgrzewam. Skic! Nie! Uciekaj stąd, Skic! Hej, co jest? Twój pies porwał krążek. Przepraszam! Skic, oddaj to! Ten szczeniak strzelił wam gola! To się nie liczy! Jak to? No tak! A czemu? Bo nie! Był gol! Przestań, Skic! Nie możesz zabierać krążka! Masz, pobaw się Piszczusiem, dobrze? To cześć! Zimno? Coraz bardziej. Tak! Dobra, słuchajcie, mamy remis. Musisz trafić. Tylko się przyłóż, nie spudłuj. Na, 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 w życiu nie trafisz! Załamie się, nie wytrzyma presji. Tylko się nie... Yes! Yes! Super! Skic, nie! Stój! Wracaj, Skic, wracaj! Nie, stój! Miejmy nadzieję, że lód jest wystarczająco mocny. Skic nie jest taki ciężki. Skic, nie! Stój tam! Teraz każdy ruch to olbrzymie ryzyko! Nie wolno ci drgnąć! Musimy ściągnąć go z lodu, zanim się załamie! Wracaj! Nie! Nie wolno tam wchodzić za żadne skarby! Nawet wtedy, kiedy chcesz komuś pomóc. Oboje możecie się utopić! Przecież musimy coś zrobić! Spróbuj uspokoić Skica. Sprowadzę tatę! On coś wymyśli! Szybko! Skic wszedł na cienki lód! Kto wam pozwolił wchodzić na taki lód? Nie wiecie, że to niebezpieczne? Ale to nie my! Skic się tam zapędził, kiedy gonił krążek!
gotowe. Dobra, Skic, musisz wejść do środka. Trzeba go szybko ściągnąć. Tak słaby lód nie utrzyma go zbyt długo. Co zrobić, żeby szczeniak wskoczył na tratwę? A pan Piszczuś? Przywiążemy Piszczusia do tratwy. Skic uczepi się zębami i wyciągniemy go na gruby lód. Słowo daję. Mądry pies. Skic, zobacz! To twój pan Piszczuś. Spróbuj go teraz złapać! Złap go, Skic! Pan Piszczuś zaraz sobie pójdzie! Proszę, Skic, złap pana Piszczusia! Trzymaj się, Skic! Nie puszczaj pana Piszczusia! Dzielny mały piesek, dzielny Skic. Och, Skic, nie wchodź już nigdy na cienki lód. I od tego czasu Skic boi się hokejowych krążków. To nie ma sensu. Powinien bać się lodu. Psia logika. Może to i dobrze. Przynajmniej nie będzie grzebać w śmieciach. Marta w akcji. Heleno! Tak, tato? Kto włożył buty do lodówki? Tadek! O, to dobrze. Heleno? Słucham? A po co włożył buty do lodówki? On mówi, że to dla ochłody. Przeczytał gdzieś, że jeśli w taki upał masz zimne stopy, to całe ciało się chłodzi. Człowiek codziennie się uczy. Ale, Heleno... Tak? To przecież nasza lodówka. Dlaczego nie trzyma butów w swojej? No tak, jego tata jakoś niedobrze to znosił. A, słusznie. Pójdę teraz z Martą na spacer. Dobrze, miłego dnia. Heleno! Tak, tato? Czemu ojciec tatka źle znosił buty w domowej lodówce? Twierdzi, że lody potem dziwnie smakują. Pa! Upał, co? To koszmar. Jeszcze mi dyszysz. A co mam zrobić? Psy się tak chłodzą. Ty się pocisz i nie narzekam. Co z tego? Nie kapię na ciebie. Nie narzekałabym, choćby na mnie kapało. Przyznaj się, lubisz smak potu, co? Choćby smakował okropnie, i tak bym nie narzekała. Dobrze, już dobrze. Mój słodki piesek. Spójrz, ktoś zostawił psa w samochodzie i zakręcił okna. Taki upał? Czy ci ludzie myślą? Trzeba mu jakoś pomóc. Zobacz, jak ciężko oddycha. Zamknięte. Tu też. Mówi, że nie ma czym oddychać. No jasne, to czarne futro pochłania ciepło. Zamknięte. Marto, w środku można się upiec. Musimy coś zrobić. Gdzie podział się jego właściciel? Mówi, że nie ma go tutaj. Zostań tu. Sprowadzę pomoc. Usiądź na podłodze. Tam jest trochę cienia. Może będzie chłodniej. Proszę, spróbuj. Dobrze. Nie martw się. Jakoś ci pomożemy. Nie zostawiliście psa w samochodzie? Nie. Nie zostawiliście psa w samochodzie? Nie. Czy ktoś zostawił psa w samochodzie? Hej, uważaj! Ojej, przepraszam, to nagły wypadek. Hej, co się dzieje? Umiesz mówić? Ale to nie jest nagły wypadek. Nagły wypadek jest wtedy, kiedy dzieje się coś złego i potrzebna jest pomoc. Więc w czym mam ci pomóc? O, ktoś zamknął psa w samochodzie, a wszystkie okna są zamknięte. W tej spiekocie biedny pies się udusi. To jest naprawdę nagły wypadek. Tak, i nie chodzi tylko o spiekotę. Dzień jest naprawdę gorący. No tak, ale spiekota to właśnie taki dzień. Hej, nasz ochroniarz mógłby otworzyć te drzwi. Ma taki specjalny klucz. Przyślę go tu. Jak dobrze.
Co za dzień? Biedny, wreszcie może się napić. Też byś tak piła, gdyby ktoś cię zamknął w rozpalonym samochodzie i w czarnym futrze. Szkoda tylko, że na futrze nie ma metki. O, mówi, że ma na imię Rubin. A właściciel to Igor, ale adresu nie zna. Więc idziemy do schroniska. Spokojnie, zaczekamy na twojego pana. Coś ty, klimatyzacja to sama radość. Marto, tak, zaczekamy na właściciela, ale jak go poznasz? Nigdy go nie widziałaś. Nie wiesz? Poczekamy tutaj, aż Igor wróci do samochodu. To bardzo niedobry pomysł. Dlaczego? Nie pogryzę go, słowo daję. Dobrze wiem, że go nie ugryziesz. Martwi mnie ten upał, już teraz ciężko dyszysz. A nie ma tu cienia. I wody też nie mamy. Coś mi przyszło do głowy. Tu jest super. Super woda, super cień, super widok. Zaschło ci w gardle? Nie, a co to znaczy? Że bardzo, bardzo chce ci się pić. A skoro tak, to zaschło mi porządnie. Oj, mam sucho w gardle. Woda nie ugasi nigdy takiego pragnienia. Chcę lody. O nie, czekolada może ci zaszkodzić. Czasem myślę, że jesz czekoladę po to, by mnie drażnić. Spójrz, ktoś się zbliża. To on. Nawet wygląda na takiego, który zamyka psa w rozpalonym aucie. Co za upał. Nie żal ci pieska? To chyba nie ten. Kto wie, może udawał. O, przepraszam. Znowu? No i co z tym psem? Otworzyliście drzwi? Tak, mój łaskawco. Dziękuję panu. Drobiazg. No tak, a co z właścicielem? Nie pojawił się. Na imię ma Igor. Właśnie na niego czekamy. Myślę, że trzeba wracać do domu. No nie! Hej, popatrz, to słońce może ci zaszkodzić. Mogę go wywołać. Wywołać? Tak, właśnie skończyłem przerwę i wracam do pracy. Mogę go wywołać przez megafon. Genialnie! Przykro mi, nikt się nie zgłosił. Pewnie za bardzo się wstydzi. Tak, kto się przyzna, że zamknął psa w samochodzie i to w taki upał? Hej, już wymyśliłem, jak go znaleźć. To co mamy zrobić? Znamy numer rejestracji, więc policja bez trudu odszuka właściciela samochodu. Tutaj są numery. Dobrze, zaraz sprawdzę w systemie. Mam go. Psi zaułek 8A. No dobrze, jedziemy. Czy to ten samochód? 100%. Na tylnej szybie są ślady psiego nosa. Już się nie mogę doczekać, żeby mu wygarnąć. Znów? Cześć. I co, znaleźliście właściciela psa? Jestem naprawdę zła, Igorze. Jak mogłeś? Igor? Ja nie jestem Igor. Cały czas udawałeś, że nam pomagasz? Tak, biedny pies, udusi się. Ale sam go zamknąłeś. To wy go znacie? Aha, pod sklepem, gdzie pracuję, znaleźliśmy psa. Czy to biedne, spragnione stworzenie miało siedzieć zamknięte do czasu, aż skończysz pracę? No nie, to znaczy... Co za wstyd! Okrucieństwo wobec zwierząt jest karalne. Ale ja nie zamknąłem psa w samochodzie. Nie mogłem, ja nawet nie mam psa. Ach, nie... Więc czemu na tylnych szybach masz tyle śladów? A skąd się to wzięło? Dosyć, idziemy. Ale zaraz! Żałuję. Ta pani szuka wprawdzie psa o imieniu Rubin, ale mówi, że jej Rubin nie ma białego krążka wokół oka. Spójrz, Rubin, to on, poznajesz go? No coś ty, chcesz go chronić? On ciebie jakoś nie żałował. Szczeka? Że zaszła pomyłka i że to nie Igor. No tak, jak już mówiłem, to nie ja. Nie mam na imię Igor, tylko Michał. Chwileczkę, przecież samochód jest twój. Rubin mówi, że to nie jego auto.
No to już przesada. Tak, nie dość, że zamyka psa w samochodzie, to jeszcze nie swojego psa. Porywacz. Ja? Nie, ja nigdy. Serio? Twierdzi, że wsiadł do środka bez wiedzy Michała. Co? Tak jest, tak musiało być. O, to było tak. Kiedy samochód stanął... Oj, muszę posprzątać. Michał nie zamknął drzwi. Rubin poczuł zapach pączków i nie mógł oprzeć się takiej pokusie. Uwielbia pączki. Gdy Rubin zobaczył Michała, ukrył się. Bo bał się, że Michał go skarci? Nie, bał się, że zabierze mu pączki. No nie, wyrzuciłem śniadanie. A! Został zamknięty w samochodzie. Spędził kilka godzin na tylnym siedzeniu. Ach, więc padł ofiarą pączków. Ta, wiesz, zazdroszczę mu. Na szczęście może pan wracać do domu. A ty nie. Trudno. Zostaniesz tu i poczekasz na właściciela. Czy dzwonił ktoś w sprawie... Rubin! A, mówiła pani, że Rubin ma czarny pysk. To cukier puder. Czekaj, Rubin miał należeć do faceta o imieniu Igor. O, nie Igor? Iga, nieporozumienie. I co, nauczyłaś się czegoś? Nauczyłam się, żeby nie obwiniać ludzi, dopóki nie ma pewności, że są winni. Aha, i czego jeszcze? Że jeśli umierasz z pragnienia, to pewnie siedziałaś na słońcu. I czego jeszcze? Że w tym koszu na pewno jest coś bardzo smacznego. O nie, powinnaś wyciągnąć wniosek, że niedobrze jest bez przerwy węszyć za jedzeniem, bo to może się źle skończyć. Myślisz? Nie, wciąż jem i nic mi się dotąd nie stało. O, ratunku! Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini Start International Polska. Reżyseria Elżbieta Kopocińska-Bednarek. Dialogi polskie Witold Surowiak. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Kierownictwo produkcji Dorota Nyczek. Wystąpili Marta Agnieszka Kunikowska, Helenka Beata Wyląbkiewicz. W pozostałych rolach Tomasz Gęsikowski, Grzegorz Drojewski, Gosława Biernat, Tomasz Steciuk, Anna Apostolakis, Krzysztof Królak. Piosenkę tytułową śpiewał Tomasz Steciuk.